Przez to, że zmienimy jednemu ojcu rodziny, bądź matce yy, życie, bądź dziadkowi, obojętnie komu, wywieramy bezpośredni wpływ na następne dzieci, które są tam połączone. Jesteśmy przesiąknięci ideą picia alkoholu na wszystkie smutki, żeby lepiej tańczyć, śpiewać i robić inne różne rzeczy od dziecka. Tak naprawdę nikt nie wie, czy w momencie, kiedy wypijasz to pierwsze piwo, jak masz tam, nie wiem, naście lat, czy skończysz jako osoba z problemem bądź nie? Alkohol jest narkotykiem. W Polsce się nie mówi o tym, że on jest narkotykiem, ale ma jakby pełen wachlarz oddziaływania jak każdy narkotyk. Nie i tak jak wspomniałeś, że wystarczy, gdyby ktoś chciał coś takiego zalegalizować teraz, to by po prostu tego nie zalegalizował, bo to się nie nadaje do legalizacji. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. Mercaton ASI, Inwestycje z pozytywnym wpływem. SoFinance, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców. Witam Was w odcinku dla mnie szczególnym, wyjątkowym i kto wie, być może nawet dla niektórych z Was trudnym, ponieważ będziemy poruszali temat, z którym problem ma wiele osób. Jest to też problem, z którym ja w pewien sposób miałem styczność, ponieważ część mojej rodziny cierpiała na te dolegliwości, więc e, będąc nastolatkiem, obserwowałem w jaki sposób nadmierne spożywanie alkoholu potrafi niszczyć. Rodzinę. Zacząłem dość poważnie, ale chyba odpowiednio. Prawda Macieju? Tak. Co robisz? Kim jesteś? Jestem terapeutą metody Easy Way. Mhm. To znaczy, że w którymś momencie bogaty o swoje doświadczenie zdecydowałem się, że przewartościuję całe swoje życie i przy okazji powrotu do Polski z zagranicy zdecydowałem się, że będę E, zajmował się pomaganiu ludziom w wychodzeniu z problemu mhm. alkoholowego. Oczywiście, ktoś z Was może pomyśleć, jak to na kanale biznesowym temat uzależnień. Słuchajcie, chyba nawet na to nie muszę odpowiadać. Zastanówcie się, czy jak ktoś ma dużo pieniędzy, to czy to go w pewien sposób chroni przed alkoholem? Wydaje mi się, że absolutnie nie, bo sam znam sporo osób, które, pomimo tego, że mają takie spory, no to ten alkohol jest takim trochę demonem, który trzyma ich po prostu w szponach. Ale Ty byłeś e, budowlańcem przez wiele lat. Miałeś tak. pod sobą 50-osobowy zespół? Już w szczytowym momencie tak. I ty pracowałeś do tego w Anglii. I nagle co się dzieje, że postanawiasz wrócić do Polski i zaj postanawiasz zajmować się branżą, która chyba jest trudna, no bo tu masz do czynienia z ludzkimi dramatami. Ten problem dotyczył mnie osobiście. To było tak, że... Czyli byłeś alkoholikiem? nie Nie. nie. To znaczy w pewnych kręgach oczywiście można powiedzieć, że byłem alkoholikiem dla siebie... Yy... No, nie udało mi się samego siebie przekonać do tego, że jestem alkoholikiem. To znaczy, początkowo piłem jak każdy, później piłem. E, powiedzmy, e, częściej, tak mi się wydawało, że częściej, tylko że problem mój nie polegał na tym, że ja musiałem przed samym sobą przyznać, że mam problem, że piję za dużo, że piję żonę, że nie wiadomo, co tam jeszcze robię. Tylko problem było to, że w którymś momencie jak chciałem przestać pić, to nie mogłem. To znaczy, to, że wydawało mi się, że alkohol jest tak ważną częścią mojego życia, było takie silne, że w którymś momencie problemem było dla mnie przestanie. No i to jakby zadziałało, znaczy to, to spowodowało, że ruszyłem się w kierunku mm. tego, żeby znaleźć pomoc. Jak wyglądał sobie... moment, kiedy sobie to uświadomiłeś? To na pewno było coś takiego, że. Ja kiedyś paliłem i rzuciłem palenie. No i walczyłem jak lew, żeby w ogóle przestać palić i tak dalej. Ale dało mi to potężną siłę, taką, że jestem w stanie zmienić coś, co wydawało mi się, że jest nie do zmienienia. Natomiast z tym całym antożem alkoholowym jest trochę tak, że w ogóle nie masz przestrzeni na to, żeby nie pić. Ponieważ wychodzisz na ulicę, idziesz na imprezę, idziesz na wesele, idziesz na komunik, gdziekolwiek się pojawisz, to wszędzie alkohol leje się większym bądź mniejszym strumieniem, a nie daj Boże komuś powiesz, że na przykład nie pijesz. No to to na mogę, przykład ja. Na przykład ty, no to często na pewno się spotkajesz z czymś takim, a dlaczego? Tak, że tak, tak, ludzie, ludzie drążą, dziwią się i jak już oczywiście są po kilku głębszych, to nagle próbują teksty w stylu ze mną się nie napijesz i tak dalej. No tak, Standard. no to wiesz, ten, ten tekst ze mną się nie napijesz, to wystarczy zamienić alkohol na, wiesz, butelkę wody albo sok ananasowy, i to wygląda kuriozalnie, nie? Jeśli ktoś ci powie, yy, napij się ze mną soku ananasowego, a ty też nie, bo, w sumie, bo nie lubisz ananasów. No ale weź się napij. No jak, to ze mną się ananasa nie napijesz, nie? Mm -hmm. Ale z alkoholem, który jest trucizną, tak, który nie, spójrz... ma potężne oddziaływania, tak. no to już jest problem, nie? Kiedyś słyszałem takie, takie zdanie, że gdyby alkohol został wynaleziony współcześnie przy obecnym poziomie wiedzy, to absolutnie nigdy nie zostałby dopuszczony do masowego użytku, tak jak to teraz wygląda. Gdzie nie wiem, czy się zgodzisz z takim porównaniem, ale gdybyśmy porównali alkohol i papierosy, to papierosy teraz mają te takie okropne zdjęcia, które mają rzekomo zniechęcać, no ale wyniki pokazują, że badań pokazują, że nie działa to aż tak skutecznie, jak mogłoby się wydawać. Z kolei alkohol, on jest pięknie opakowany. Pięknie rzeźbione butelki, jakieś ozdoby, opakowania. I... A tak naprawdę to jest trucizna, po prostu. No niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się oszukiwać i wmawiać sobie, że wszelkie rytuały, które są związane z alkoholem, są powiedzmy ciekawe, interesujące, to koniec końców to jest trucizna, którą wlewamy do organizmu. No tak, ja w ogóle miałem, kiedyś miałem takiego klienta, który pracował w branży alkoholowej. I on nas zaprosił, ponieważ mówi: Zrobimy badania i dowiemy się, jak co Polacy myślą o wódce. Nie? Mhm. On pracował w jakiejś tam firmie i oni, to był taki okres, kiedy na zachodzie dosyć mocno sprzedawała się jakiś tam Russian Standard chyba się nazywa, jakiś tam rodzaj wódki i oni koniecznie chcieli dogonić, chcieli zrobić produkt, który będzie Miał takie dobre taką dobrą sprzedaż, jak konkretnie ten, ta budka. Oni się bardzo mocno porównywali. Ja miał pewnie jakiegoś menadżera sprzedaży, on go tam cisnął. No ja wziąłem swoich budowlańców, dziesięciu, czy tam, nie wiem, siedmiu, czy tam ośmiu. Pojechaliśmy do jakiegoś pubu, on to wszystko zorganizował, i robiliśmy on, on jakby chciał się dowiedzieć, co my lubimy i tak dalej, i tak dalej. Zrobił to badania. Ale on powiedział takie jedna rzecz, że tak naprawdę główną prawdę, jak to się nazywa, i jaką ten całą otoczkę do tego robią. Chodzi o to, że to jest dokładnie to samo. To, że oni powiedzą, że to jest woda źródlana, która płynie tam w Tatrach, nie wiadomo skąd, to jest tylko ta część tego całego marketingu, potężnej, potężnego marketingu, który jest wystawiony na to, żeby to sprzedać. Nie? Mhm. No i okazało się, że nie, 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 nie pamiętam, czy im się to udało, czy nie. To, to co jest ważne w sprzedaży alkoholu? Przede wszystkim marketing? Czy znaczy, wiesz, wie... to nie wiem, bo to jest pytanie do ludzi, mhm. którzy. Yy... A co, chodzi mi, jaki był wynik badania tego właśnie, tego dżentelmena? To znaczy, on już? się. Tak naprawdę, oni chyba celowali do tego, żeby, żeby tą wódkę jakoś tam nazwać i to się głównie sprowadzało do tego, z czym nam się coś kojarzy. Nie jestem przekonany, ale nie wiem, czy Biały Bocian przypadkiem nie jest wynikiem z tego. Ja, czy nie chcę powiedzieć, bo jakby nie, nie pamiętam dokładnie Oczywiście. czego. Natomiast tam było coś takiego, że oni potrzebowali nazewnictwo, z czym nam to się kojarzy. I tak dalej, i tak dalej. I to była firma, która była w Anglii, ale sprzedaż mieli robić na, na, yy, na Europę Wschodnią, czy w ogóle Europę. W związku z tym zależało im na naszej opinii. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce. To wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Wróćmy do tego momentu, gdzie uświadamiasz sobie, że pijesz zbyt dużo i musisz coś z tym zrobić. Jakie kroki podjąłeś i jaka była skuteczność tych kroków? Wiesz co? W Anglii są takie programy, gdzie, gdzie możesz normalnie pójść do lekarza, lekarz ci mówi: no dobrze, no to dostaniesz terapeutę. Będziesz przychodził do nas przez tydzień czy przez dwa tygodnie, będziemy ci mierzyli, yy, mierzyli ciśnienie krwi, zrobimy ci jakieś tam badania na poziom różnych tam witamin, mikroelementów, ale głównie ta terapia ma Ci pomóc, żebyś sobie mógł z tym poradzić. Ale powiedzieli mi coś takiego, że nie martw się, za pół roku będziesz mógł pić kontrolowanie, czyli będziesz mógł kontrolować alkohol. No więc ja nie piłem przez pół roku, ładowany tym, że za, za pół roku będę mógł pić tyle, ile chcę w sposób kontrolowany. No i yy... no i już jak minął, jakby ja pamiętam, że dokładnie widziałem, kiedy mija to pół roku, <laughs> przyleciałem do Polski, no to poszliśmy ze szwagrem tak po bandzie, że siostra go szukała nad ranem, a, a ja sobie smacznie spałem w łóżeczku i w ogóle się nie przejmując, gdzie go zgubiłem. Także no, to było dramatyczne. później jak już tak wróciłem do, do tego, to jakby to, 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 to że to może kontrolować, to jest mrzonka. I jeszcze jest jedna rzecz istotna: to, że ty to możesz kontrolować. Ja tego nie mogłem kontrolować, w ogóle nie wynika z tego, że ja jestem gorszy w jakiejś kwestii od ciebie, a ty jesteś lepszy. A to jest niestety coś takiego, że odbiór społeczny, ja w ogóle straciłem znajomych. Straciłem dobrych kolegów, którym wydawało mi się, że. Czy przestałeś że... pić? Tak. To mnie wtedy zabolały, ja sobie musiałem dosyć to mocno poprzebudowywać w swojej głowie, żeby mnie to w którymś momencie przestało dotykać. Mhm. I to jest część, jakby w ogóle, patrzenia na ten cały problem. Mhm. I, to, I tam jest ogrom, taka, taka, taka potężna przestrzeń, y, niestety, w której ludzie, którzy mają problem alkoholowy, są w ogóle nierozumiani. I ten lęk problem i, i dotyczy tego, co jest w ich głowie, ponieważ jakbyś y, według Cebosu, Cebos robił badania dwa, y, tam trzy lata temu, i według Cebosu. Samozatrudnieni to jest trzecia grupa najbardziej pijąca. Czyli to są ludzie, którzy mają największy problem z alkoholem. I to wynika prawdopodobnie z tego, że bycie przedsiębiorcą, kimś kto coś rozwija, no to sam wiesz, że to jest rollercoaster. Po prostu jesteś naładowany sukcesem bądź porażką, sukcesem bądź porażką. Teraz osiągniesz sukces? Świetnie. Wszyscy mówią znam cię, dotyka, dotknąłem ciebie, wiesz, jesteś genialny. Osiągniesz porażkę? No to już słabo. Ale nie daj Boże, nie możesz się napić na evencie jakimś. Słabo. Mhm. I nikt, ale nikt jeszcze w ogóle nie chce na ten temat słyszeć. To sam na Zachodzie to już w ogóle nie jesteś w stanie rozmawiać o tym, bo w krajach anglosaskich to oni w ogóle nie chcą wiedzieć, że masz jakiko, jakikolwiek problem. Tam musisz mówić, że jest świetnie. Polacy są może trochę bardziej otwarci, ale oni z kolei nie rozumieją. No bo na przykład ja, ja nie piję, a że nie piję, bo nie lubię na przykład. Czy, czy ten. już w ogóle nie ma znaczenia, dlaczego nie natomiast y, oni to biorą jako, wiesz, y, coś przeciwko sobie. Ja kiedyś byłem na urodzinach i koledzy powiedziałem, kolega mi o czwartej nad ranem, ja pytam, tak, kupiłem mu świetny prezent, zabrałem dzieci, pojechałem z żoną, ponieważ, już nie pamiętam, dzieci były chore, pojechałem samochodem. Mówi, nie będę pił, no bo jakby to, to było wcześniej w ogóle, jak, jak, jak ten, jak, jak jeszcze piłem normalnie, no, normalnie, jak jeszcze piłem. I pojechałem i pojechaliśmy, spędziliśmy jakiś tam czas, żeśmy, wiesz, jakiś tam przyjemny wieczór, natomiast o czwartej nad ranem, jak mówi już dobrze zrobiony, mówi do mnie, no wiesz Maciek, w sumie fajnie, nie, tu tego, przyjechałeś, prezent dostałem, ale żeś się ze mną nie napił, no to... Nie wybaczyć i tego, czy coś takiego. No Może był pod wpływem i mi tak powiedział, ale wiesz, słabo. Co było dalej? A propos właśnie tych sposobów, które ty i metod, które próbowałeś, prób, które podejmowałeś, żeby właśnie przestać pić alkohol? Zrobiłem tą terapię dwa razy, to było po tam chyba pół roku. Za pierwszym razem pół roku nie piłem, później zacząłem pić. Później poszedłem na następny program, trzy miesiące chyba, znowu przestałem, znowu zacząłem pić. Tylko to pić. Bo to jest w ogóle świetne. Spotkałem taką genialną definicję w ogóle tego, że ktoś ma problem z alkoholem. I uważam, że to jest adekwatne do mnie i do większości ludzi, którzy mają z tym problem. To nie jest, że pijesz o 8 rano. Bo jak ktoś jedzie na kretę na, na All Inclusive, to na ogół pije sobie swobodnie od 9, powiedzmy, nie? przez cały dzień do wieczora i wszyscy się świetnie bawią nie? i nikt w ogóle nie ma problemu. Także to na pewno nie jest, że pijesz rano. To też nie jest nie wiadomo, ile pijesz. Bo często jest tak, że ktoś uważa, że ma problem, ponieważ wyjeżdża na All Inclusive i pije przez dwa tygodnie, a później przez pół roku na przykład nie pije. Ale to już to, że zamiast siedzieć na wakacjach i zwiedzać kretę, to, to, to chce siedzieć w hotelu czy tam przy basenie i ciągnąć ciągle jakąś pinakoladę. No to to, to jest dla niego problem. I teraz a ta definicja, która, którą, która mi jakby bardzo pasuje dla mnie, to jest to, że problem jest w momencie, kiedy chcesz przestać i nie możesz. I nie ma znaczenia ile, nie ma znaczenia kiedy, tylko bo są ludzie, którzy mogą przestać w każdej chwili, nie? Posiedzą trzy tygodnie krecie, mogą mieć rok jak kreta, dzień w dzień, ale później stwierdzają, dobra, mam dość, nie? Jestem zmęczony. Nie piją, biegną maratony i tak dalej, i tak dalej. To tam nie jest problem. Problem jest w momencie, kiedy wydaje nam się, że następuje takie przeskoczenie, że alkohol zamiast być czymś, co nam pomaga się dobrze bawić, czymś, co nam pomaga spędzać czas, czy nam daje jakieś tam wsparcie, w momencie, kiedy my zaczynamy w to wszystko wierzyć, to nagle jak robisz jakiś tam, nie wiem, jesteś przedsiębiorcą, masz jakieś tam różne rzeczy, to nagle w momencie, kiedy uwierzysz, że on ci daje to całe wsparcie. I zabierzesz sobie możliwość tego wsparcia, to zaczynasz panikować. I zaczynasz jeszcze bardziej chcieć tego wsparcia. Im bardziej chcesz mieć. Jeszcze więcej chcesz dostać tego wsparcia, ale wiesz, że nie możesz robić, tym zwiększa się u ciebie taki wewnętrzny stres, którego nie jesteś w stanie zrozumieć. I tak dalej, i tak dalej. I w końcu się nakręcasz i w którymś momencie pękasz i stwierdzasz, dobra. Muszę się wyluzować idę do pubu, nie? Czy tamto z kolegą idę na, na lufę, nie? Czy tak jak się mówi, zapijać problemy i tak dalej. Jest tak ogromnie dużo synonimów tego, czy w ogóle określeń, co powinieneś zrobić i na co ci ten alkohol pomoże, że to jest szok. Jesteśmy przesiąknięci ideą picia alkoholu na wszystkie smutki. Żeby lepiej tańczyć, śpiewać i robić inne różne rzeczy od dziecka. Wychodzenie z, alkoho z alkoholizmu bądź problemu z alkoholem, bo zakładam, że inaczej. jest jakaś różnica, bo zauważyłem, że jak zapytałem cię o to, czy jesteś alkoholikiem, to tak zareagowałeś na takiej zasadzie, że jakby to pytanie było wręcz zbyt ofensywne. A pytam dlatego, bo jestem tak naprawdę laikiem w tym temacie, nigdy go jakoś szczególnie mocno nie zgłębiałem, bo też nie było ku temu okazji specjalistów, żeby z tym porozmawiać. Więc jak się powinno mówić na osobę, która ma problem z alkoholem? Alkoholik czy, czy, czy jakoś inaczej? Po pierwsze, po co chcesz? Mówić? Mówić na kogoś, czy ktoś jest alkoholikiem, czy nie, bo tak naprawdę to jest już, już z założenia, wrzucanie kogoś do jakiegoś to jest tam. Format. Tak, no bo wiesz, ty do mnie mówisz, pytasz mnie, tak, czy jesteś alkoholikiem i tak dalej. Ja siebie nie uważam za alkoholika. Miałem problem z alkoholem. Ok. Żeby poradzić sobie z tym, problem mój polegał na tym, że właśnie miałem, zauważyłem tą pułapkę, bo ja analizowałem swoje rzeczy. Z racji tego, że robiłem dużo jako jakby w branży budowlanej, większość swojego doświadczenia zdobywałem przez porażki. Porażki z kolei y, powodowały, że y, wyciągałem jakieś wnioski no i później już wiesz, jakby mogłem budować sobie tą wiedzę na temat i to doświadczenie. I to była też jakaś forma porażki. To znaczy moment, w którym ja stwierdziłem, kurczę, nie da się, no to, y, no to to był ten moment. W związku z tym ja nie potrzebowałem sobie przyznać. Ja poszedłem raz czy dwa na, do, do AA, ponieważ już z tej całej bezsilności chciałem zobaczyć wszystko. Czyli chciałem zobaczyć to, byłem w jednym miejscu, nie pomogło, w drugim nie pomogło. Mówię, no dobra, no to trzeba zobaczyć, co się tam dzieje w tej, w tej oazie w spokoju, czyli idziemy do A. No i poszedłem tam, posiedziałem, jakby całą ideę zrozumiałem. Byłem na spotkaniu, gdzie idea jest taka, że oni cię wspierają, bo jakby wydaje mi się, że dosyć dużo ludzi jest tam, którzy są naprawdę potraceni. Potraceni mają jakby wiele rzeczy. I tam jedną z rzeczy jest taką, że na następny dzień ludzie do mnie dzwonili, mówili trzymaj się brachu jeden dzień i tak dalej, i tak dalej. A ja pracowałem, mój telefon dzwonił po prostu permanentnie. Ja miałem cały czas sygnał Hold, nie? On hold, że tam ktoś jeszcze czeka, żeby z nim porozmawiać. A tu jeszcze mi doszło 30 telefonów, i każdy do mnie mówi: Słuchaj, trzymaj się, dzisiaj dasz radę. I w którymś momencie mówię: No to, to jest zupełnie nie dla mnie. Ja, te, ja, ja nie mówię, że to jest złe, ja tylko mówię, że to, to nie było dla mnie. Nie? Mhm. No i ja później szukałem następnej drogi. Nagle się okazało, że żona mnie, tak naprawdę to moja żona, cudowna żona i ona tak naprawdę to wszystko, co, co, co jakby się działo y, pomiędzy nami, to było transparentne. To znaczy, ja wiedziałem, że znaczy ona wiedziała, że ja y, czy z tym zmagasz? Tak, że się z tym zmagam i chciałam mi z tym pomóc. I ona znalazła książkę. W książce znaleźliśmy yy, książka Lana Kara, w książce znała, znalazła adres i tam, yy, a klinika była dosłownie 7 minut od, od naszego domu. Ja przejeżdżałem do biura tam po prostu przez 10 lat i widziałem, gdzie, yy, gdzie ten, gdzie. Yy, gdzie, jakby gdzie to jest to miejsce, poszedłem tam na 6 godzin, po 6 godzinach z łzami, w oczach wyszedłem i mówię. Zrobione, nie ma, nie ma tematu, i to było prawie 6 lat temu. Skąd łzy? W momencie, kiedy jesteś bezsilny, nie? w momencie, kiedy wiesz, że jesteś bezsilny, i nagle dostajesz tą siłę, i jesteś przekonany, że właśnie sobie ogarnąłeś temat, który wydawało ci się jest nie do ogarnięcia, to to były po prostu łzy szczęścia. A po, i do tego poczucie wolności, bo jak gdzieś mam ba bardzo dużą wagę, przykładam do tego, żeby być wolnym w wielu aspektach. A to było właśnie. To było uczucie wolności. To była wolność mm -hmm. po prostu. A to Byszed... do, doprecyzujmy, te 6 godzin to, to, to już była terapia, czy to było jakieś spotkanie zapoznawcze, czy co to było? 6 godzin to jest terapia. I po 6 godzinach wychodzisz z nastawieniem, że alkohol nie jest ci do niczego potrzebny i jesteś wolnym człowiekiem. Przechodzisz sobie koło pubu i dzień wcześniej myślałbyś, że kurczę, wejdę, bo w sumie jest tak stresująco, a dzień później przechodzisz koło tego pubu i dochodzisz do wniosku, że w sumie okej, okay, mm -hmm. nie chcą to piję, to jest ich sprawa. Ja nie muszę. Nie? Możesz tam wejść i zjeść obiad, możesz się mhm. napić yy, wody i tam dać cokolwiek. Natomiast koniec, temat zamknięty. Dobra, to teraz jakby nie odbierz moich pytań jako ofensywne, bo yy, rozmawialiśmy też przed kamerą, mamy wspólnych znajomych i tak dalej, więc ja ufam temu, co mówisz. Natomiast nasi widzowie nie mieli tego luksusu, który ja miałem, więc czuję się w obowiązku, żeby wypytać o różne rzeczy z bardzo różnych perspektyw, żeby ten obraz był maksymalnie kon konkretny po prostu dla naszych widzów. Czyli. Żebyśmy dobrze zrozumieli. Różne metody, próby poradzenia sobie z problemem alkoholowym nie pomogły, typu właśnie AA, który jest bardzo rozpoznawalną metodą na świecie, a spotkanie i styczność z pewną metodą, której, którą, którą nazwę zakładam, że dopiero podasz, po sześciu godzinach załatwiło sprawę. Bo to brzmi po prostu jak wiesz, taki cudowny dotyk, który. Może wręcz budzić wątpliwości u niektórych, że jakim cudem ktoś, kto na przykład pije przez 20 lat, nagle po kilku godzinach ma mieć, być uwolniony z tych szponów tego nałogu. No i tu dochodzimy w ogóle do klu. Wiele rzeczy dzieje się, rozgrywa się w naszej głowie. Poznałem kiedyś takiego człowieka, który był odpowiedzialny za reprezentację olimpijską e, angielską i on osiągnął potężny sukces. Y, y, już nie pamiętam na której to Olimpiadzie, kiedy reprezentacja zdobyła bardzo dużo medali. Nie? Później chcieli to samo zrobić z piłką nożem, nie udało im się. Niemniej jednak człowiek znalazł klucz do głowy tych sportowców, żeby zmotywować ich wszystkich w różnych dyscyplinach, żeby osiągnąć jakieś tam sukcesy. Zakładam, że po prostu tak było. I to jest potęga ludzkiego umysłu. To, że ty się zdecydowałeś otworzyć kanał, czy ktokolwiek inny zdecyduje się zrobić coś ze swoim życiem, najpierw wierzy, że coś, się wydarzy, że coś w stanie się wydarzyć a później czy podejmuje decyzję, że coś zrobi no i później ją zaczyna robić i teraz i to leży u podstaw bo teraz jeżeli nam się wydaje, że alkohol jest naszym wsparciem, ale nie możemy go pić, nie, mamy problem z, alkoholu, z alkoholem i jest on naszym wsparciem powoduje, że się relaksujemy ale nie możemy się go napić, no to chcąc nie chcąc jesteśmy w takiej sytuacji, że jeśli go przestaniemy pić, to będziemy nieszczęśliwi, ponieważ wyeliminujemy wsparcie Metoda Alana Kara polega na tym, że rozbieramy czynniki odpowiedzialne za to, że on daje ci wsparcie, bądź jest tym, co ci się wydaje, że on jest, tym, co ci powiedzieli wszyscy, wiesz, jak byłeś od małego, nie? Że, że musi być obecny na każdej imprezie, że po tym się lepiej tańczy, śpiewa, obojętnie co tam robi. I w momencie, kiedy to rozbierzesz, to nagle się okazuje, że w twoim konkretnym przypadku nie zostaje. Nic. Przestawienie sobie w głowie, że alkohol nie jest Twoim wsparciem, tylko jest czynnikiem, który przyczynił się do tego, że jest tak trudno, tak jak jest trudno, wyeliminowanie tego czynnika powoduje, że jesteś wolnym człowiekiem. I to jest tak naprawdę klik. Na, je, na ile ta metoda to jest e, powiedzmy naukowo zbadany zestaw kroków, które realnie działają, a na ile placebo. Ale to znaczy, widzisz. Pytam w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy Rozumiem, na przykład mają ale... problem, i sobie myślą, moment, moment, moment. Czyli próbujesz mi Maciej powiedzieć, że jak się na przykład do ciebie zgłoszę, to jest jakiś tam procent szansy, że po jednym dniu ja de facto przestanę pić? Alan Carr to był taki koleś, to był taki. To był, Alan Carr był księgowym, który miał problem z paleniem papierosów i na początku lat 80. wymyślił metodę, dzięki której on rzucił palenie. Palił tam pięć paczek dziennie chyba. Później, jakby rozwijał tę metodę, robił, to, robił seminaria bezpośrednie, to znaczy robił seminaria i spotykał się z ludźmi, ponieważ widział, jakie to jest efektowne, Jakby zredagował to, wydał książki, zaczął współpracować z ludźmi, którzy znali problem alkoholowy, rozwiązał też swój problem alkoholowy i rozszerzyli to później na inne, na inne uzależnienia. Zrobili to 35 lat temu. Ponieważ palenie było pierwsze, Jemu bardzo zależało, żeby Narodowa Służba Zdrowia Wielkiej Brytanii wzięła to jako, jako taki program, który jest bardzo efektywny do, 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 do walki z uzależnieniem od nikotyny. Za jego życia jemu się to nie udało, natomiast już im się to udało. To znaczy, już jest tak, że w momencie, kiedy wchodzisz na strony Narodowej Służby Zdrowia, to jest informacja o tym, że czy może nie tyle na stronie, ile jest informacja o tym, że, że Alan Carr Easy Way, bo tak się ta metoda nazywa, jest. Yy, jest metodą, która jest tak bardzo, o ile nie bardziej skuteczna niż jakakolwiek tam, jakikolwiek złoty standard Narodowej Służby Zdrowia. Już nie pamiętam czy to zrobili Anglicy czy Irlandczycy, natomiast oni to tak określili, oni mieli jakiś złoty standard czy jakiś taki program wypracowany mhm. przez nich. Alankar zajmuje się tylko głową i robi to po prostu w moment. Sama terapia trwa 6 godzin, jeżeli ktoś ma problem i jakby temat jest powracający, później jeszcze dwa razy się jesteśmy w stanie możemy się spotkać, znaczy spotkamy się, jeśli ktoś chce. I to są takie sesje po cztery godziny. W momencie, kiedy po tych yy, trzech spotkaniach ktoś uważa, że słuchaj, naprawdę to na mnie nie działa, my zwracamy poniesione koszty. Także jakby nie, 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 nie dyskutujemy na temat tego, czy, 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 czy ktoś chciał bądź nie chciał przestać, znaczy, czy ktoś chciał bądź nie chciał przestać pić, dlaczego to u niego nie zadziałało. Po prostu taką mamy politykę. Chcesz przestać pić? Jest to dla ciebie problem? Bo my ciągle mówimy o ciągle mówimy o ludziach, którzy. Zdefini mają zdefiniowane w swojej głowie to, że sprawia mi trudność przestać pić. My nie mówimy o każdym, bo to nie jest biznes do każdego, że ktoś, kto uwielbia pić i uważa, że mu to nie sprawia żadnych problemów, no to my mówimy, że on na przykład, y, przyjdź do mnie, to ja cię odłuczę. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że na początku musisz podjąć tą decyzję, to co wspomniałem wcześniej, musisz podjąć decyzję, że chcesz Przestać, bo ty jakiegoś... też musi chcieć pomocy. Tak, no bo mhm. to, to jest to clue. Nie, 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 istnieje, nie istnieje taka sytuacja, że stanąłbyś do maratonu i nie chciałbyś wygrać tego maratonu i byś go wygrał. Nie ma szans, bo obok ciebie stałoby następny 100 osób, które by chciały wygrać. W związku z tym, jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, nie masz szans, że to się zmieni tak. Natomiast jeśli chodzi też o efektywność, to u nas mierzona efektywność, ponieważ mamy tą politykę, z, jakby polisy zwrotu pieniędzy to yy, organizacja policzyła to, czy, czy jak mamy to policzone na zasadzie, że ten zwrot jest na poziomie 90%. Znaczy 90% 9 osób na 10 radzi, jest w stanie yy, poradzić sobie z problemem alkoholu alkoholowym w przestrzeni na przestrzeni 3 miesięcy. Czyli 9 osób na 10 przestaje pić. 90% skuteczności to jest dużo, bardzo dużo. Tak, tylko że tam jest jeszcze jedna rzecz. Po pierwsze to jest metoda dla ludzi, którzy czują, że coś jest nie tak, tak jak zresztą każda inna, ale nie wymaga od tego, żeby się stygmatyzować i nazwać się Tak, jestem alkoholikiem, straciłem kontrolę nad swoim życiem, i tak dalej i tak dalej. Nie, wystarczy, że czujesz, że masz problem. Jakiś tam, nie? Że, że po prostu mhm. ten alkohol coś ci daje do końca sam, nie wiesz co, i chcesz sobie z tym poradzić. I my pracujemy z ludźmi, którzy mają ciągi alkoholowe po trzy miesiące, albo z ludźmi, którzy piją okazjonalnie raz na dwa tygodnie, ale im to też przeszkadza. A powiedz mi, jak to się bo. bo... Coś tam sobie już nie raz czytałem o mechanizmie nagrody w ludzkim mózgu, o całej kwestii dopaminy i tak dalej. Jak to się właśnie wiąże z takim tym sprzężeniem zwrotnym, że wykonuję pewną czynność, która powoduje, że organizm naturalnie uwalnia substancje chemiczne, które mnie relaksują, wprawiają, wprawiają mnie w bogi stan. Może to być różnie: to może być dobry w restauracji, to może być nadużywanie alkoholu, to może być hazard. Więc jak ta metoda rozwiązuje kwestie taką, że po prostu pewne uzależnienia są też pewnego rodzaju po prostu połączeniami nerwowymi w naszym mózgu, które działają i nas zmuszają do pewnych rzeczy. Zakładając, że organizm jest jakby fabryką, nie? Chemiczną, mhm. różnych tam rzeczy. I tak odbywa się jedna rzecz. To znaczy jest coś takiego, że i w przypadku większości uzależnień mamy do czynienia z uzależnieniem psychicznym. Tam największą rolę odgrywa głowa. I teraz w momencie, kiedy Organizm jest zatruty, czy, czy na, na, nie wiem, ktoś kto pali papierosy, bądź palił papierosy, to jakby jesteś w stanie przyzwyczaić się do, do pewnego poziomu nikotyny w swoim organizmie. To powoduje, że jak odstawisz tą nikotynę, bądź alkohol, to się zaczynasz robić nerwowy i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się zmieniać gospodarka chemiczna Twojego organizmu, tylko że ona trwa kilka dni. I teraz to, co my robimy, to tak. Przestawiamy myślenie na ten temat, że ten ktoś jest w stanie poświęcić te 2-3 dni, bo wie, że po nich jest tylko bezkres oceanu wolności. W związku z tym, argument, że alkohol coś ci daje, zostaje rozbrojony, a ty wręcz nabierasz takiej pary, że to nie picie jest teraz zabawne. Tak jak picie było kiedyś zabawne to teraz nie picie daje ci takie potężne pokłady wolności, że jesteś w stanie funkcjonować dzień za dniem, dzień za dniem, jak nakręcony wolny człowiek. Że problem, który wydawał ci się jest nierozwiązalny, bo taki przekaz społeczny taki jest. Że to jest mega trudny problem. I nie na pewno jest. Natomiast nie jest aż tak trudny w rozwiązaniu, jak wielu ludziom się wydaje. A czy przychodząc z taką terapię można potem od czasu do czasu wypić piwo, czy totalnie nie wolno? Nie każdy może sobie pić jedno piwo. I to nie wynika, że, tak jak powiedziałem wcześniej, że ktoś jest zły bądź dobry, tylko to naprawdę wynika z tego, czym ten alkohol jest. Ktoś może nie pić, ponieważ widział, miał doświadczenia w swoim życiu, które powodują, że. Yy, Naoglądał się i nigdy więcej tego nie dotknie. Ale ktoś inny miał sprzężoną z tym nagrodę. Tato wracał, bawił się ze mną po trzech piwach, i tak dalej, tak dalej. A ponieważ każdy człowiek na Ziemi jest inny, i te różnice pomiędzy, wiesz, jakby częścią od, jakby Ta cała zabawa w to, jakimi my ludźmi jesteśmy, jest indywidualna dla każdego z nas. Ktoś, kto zaczyna swoją przygodę z alkoholem, nigdy nie ma gwarancji, że ta przygoda dla niego się skończy dobrze bądź źle. Decyduje się na to, bo takie jest przyzwolenie społeczne. Tak na początku alkohol yy, powoduje, że jesteśmy w stanie, wiesz, stanąć półnadze na stole i się świetnie bawić, nie? I wszyscy to będą fotografować i powiedzą: "No, ty jesteś super". Natomiast w wieku w jakimś tam momencie czasu ci to zaczyna przeszkadzać. Tylko może być tak, że jak ci to zaczyna przeszkadzać, to stwierdzasz: "Dobra, tego nie robię". Ale może być tak, dobra, nie robię tego, ale nie mogę i nie potrafię tego nie zrobić. I koniec i tu wpadamy. I nie wiesz tak naprawdę nikt nie wie, czy w momencie, kiedy wypijasz to pierwsze piwo, jak masz tam, nie wiem, naście lat, czy skończysz jako osoba z problemem, bądź nie. Alkohol jest narkotykiem. W Polsce się nie mówi o tym, że on jest narkotykiem, ale ma jakby pełen wachlarz oddziaływania, jak każdy narkotyk, nie? I tak jak wspomniałeś, że wystarczy, gdyby ktoś chciał coś takiego zalegalizować teraz, to by po prostu tego nie zalegalizował, bo to się nie nadaje do legalizacji. Natomiast jest, okej, okay, dobra, funkcjonuje, musimy z tym żyć. No i żyjemy. Idąc dalej... E... Mówiłem to chyba trochę wcześniej, ale wydaje mi się, że to nie do końca wybrzmiało. Wyjście z problemów z alkoholem to jest jedno, ale podjęcie nagle rękawicy, że chcesz pomóc jak największej liczbie osób, mając tak silne zaplecze kompetencyjne pod kątem właśnie branży budowlanej, tym bardziej za granicą, gdzie już przecież krążą legendy o tym, jak, że jak jesteś dobrym budowlańcem za granicą, to po prostu praktycznie żyjesz jak krezus, podobno. Więc co spowodowało, że ty stwierdziłeś budowlanka na bok? Idę w kierunku branży uzależnienia. No, z tą budowlanką u mnie to nie było tak, jak, jakby, tak jak chodzą. Ja nie wiem, jakie tutaj plotki chodzą, znaczy, jaki jest etos budowlańca w Anglii, jak w każdej branży. Jest jakby na, i na górze, i na dole. Jednocześnie, budowlanka w wydaniu angielskim, to jest taka budowlanka, gdzie nie budujesz osiedla od zera, tylko zarządzasz y, permanentnym kryzysem. Czyli jeżeli my wyburzaliśmy pół domu, przebudowaliśmy wszystkie jakby rzeczy strukturalne, to zawsze nie było to tak, jak żeśmy planowali. W związku z tym to było permanentne zarządzanie stresem. Jeśli chodzi o biznes, bywało, różnie było tak i tak. Natomiast moja żona chciała, żebyśmy wrócili do Polski. I już w momencie, w którym ja się w ogóle nie decydowałem, że, my, że, że to zrobimy, to sobie pomyślałem, że. Yy, z przyjemnością to zrobię. W tym sensie, że okej, okay, podjęliśmy decyzję, kupiliśmy jakiś dom w Polsce i stwierdziliśmy, dobra, no to spróbujemy zrobić. Ale ja sobie postanowiłem, że nie będę robił tego samego. Czyli nie będę budowlańcem w Polsce. No i, yy, i po roku trafiłem na terapię i jednym z czynników było to, że no dobra, przeprowadzamy się do Polski, poszedłem na tą terapię Alana Kara w Londynie. No, bo jakby to, co ja, ja sobie miałem w głowie, to mówię, no, ponieważ robię dosyć dużą rzecz w swoim życiu, no to muszę, no, wypadałoby ją zrobić na trzeźwo. No, no, nie będę się wygłupiał i po prostu lądował w Polsce i jakoś to będzie, nie? Ale jak stamtąd wyszedłem, no to już, to już w ogóle miałem wszystko przebudowane. I po roku później, bo jakby tak sobie wymyśliłem, że będę przez kolejne kilka lat zarządzał jakimiś mniejszymi projektami budowlanymi w Londynie i latałem przez jakiś tam raz czy dwa razy w miesiącu do, do Londynu. Chodziłem wokół tego, co mógłbym robić w Polsce i nagle po roku, jak połączyłem wszystkie kropki, okazało się, że spełniam siedem kryteriów, które powinienem spełnić, żeby móc sprowadzić ten biznes do Polski, móc to robić i rozmawialiśmy o tym po prostu, żeby móc przekazać, po pierwsze w to uwierzyć, przekazać, podjąć ryzyko, mówić o tym i zmieniać ludzi życie. Więc jakby dla mnie wydaje mi się, że to było coś, co, co gdzieś mi tam było pisane. Czyli ja po prostu byłem przygotowywany. W jakiś, ja sobie tak mogę to tłumaczyć, ale według mnie byłem przygotowywany gdzieś do tego, żeby, żeby, żeby to po prostu w tym momencie zrobić. Ile osobom pomogłeś dotychczas? Jest co, kilkunastu, tak? to, mhm. to, to Czyli jest, To jest świeża sprawa. To jest świeża sprawa. Yy, organizacja jest w Polsce obecna od, od 15 lat i pomogła kilkuset. Natomiast cały projekt, który się odbywa na świecie, yy, to jest 50 milionów, więc to, to są duże liczby. My to zaczęliśmy robić. A czy, przepraszam, że zapytam, tak znowu ponownie, może ofensywnie, ale czy jak na 15 lat działania kilkaset osób to nie jest niska liczba mimo wszystko? To znaczy nie wiem, bo, bo to, mhm. to jest zupełnie niezależny biznes ode mnie, więc ja nie wiem, jakie dokładne tam jest skalowanie. Tym bardziej, że teraz właściciel się zmienił. Cała metoda jest dostępna jako książki. Łatwy sposób, jak rzucić palenie, czy łatwy sposób, jak przestać pić, jak łatwy sposób, jak przestać latać, i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast jak sam wiesz, książka jest książką, szkolenie jest szkoleniem, relacja taka twarzą w twarz. Mm -hmm. To jest relacja w twarzą w twarz. I, to, i, 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 i samo to jakby y, seminarium jest najbardziej takie jakby esencjonalne. Ja przeczytałem książkę, bo jakby warunkiem tego jest przeczytanie książki jest okej. Okay. Natomiast to co, 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 to, to, co my robimy przez te 6 godzin, czy 7 godzin, czy 8 godzin, bo to się różnie kończy, to ja cały czas mam dreszcze na rękach, bo po prostu proces przeprowadzenia tego, te, takiego procesu myś myślowego do tego, że w którymś momencie wiesz, że, że ktoś jakby. że zmieniasz komuś życie, jest po prostu nieprawdopodobne, bo to jest oddziaływanie na, na, na drugiego człowieka. Co byś odpowiedział sobie, która by za, za, trochę zakwestionowała to, co mówisz, i powiedziała coś w stylu. Maciej, nie uważasz, że przeczytanie jednej książki to jest trochę za mało, żeby uważać się za eksperta, który może komuś pomóc pozbyć się tak gigantycznego problemu? Przeczytałem książkę, ponieważ to był warunek konieczny, żeby przeczytać. Przez dwa lata szykowałem się do tego, żeby być terapeutą, to znaczy, żeby przeprowadzić cały ten proces. Więc książka była jakimś tam elementem tego, tego całego. Natomiast ja bym się pokusił o stwierdzenie, że miałem habilitację z picia, ponieważ. Ja w którymś momencie zacząłem to dosyć dobrze analizować. Habilitację w cudzysłowie oczywiście, bo chodzi o to, że jak większość po prostu ćwiczyłem to od 15 roku życia i poznawałem blaski i cienie tego. Nie? W mojej firmie to było, w mojej rodzinie to było, w moim otoczeniu to było i tak dalej. To, że jestem w stanie, byłem w stanie zaadoptować. Jak przejść cały proces i rekrutacji, i tego, żebym, żeby, żeby, żeby został wybrany, to, żebym zbudował to tutaj od zera, to, żebym to ludziom przekazywał, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było, to, to było wiele czynników, które mnie doprowadziły tu. Jednocześnie mhm. próbując różnych innych rzeczy i tak dalej. To wszystko, bo to, bo to jest zbudowane doświadczenie, bo to wiesz, równie dobrze mógłbyś powiedzieć, powinieneś łódzką szkołę firmową skończyć, tak? Ciekawe, czy by mi pomogło, czy zaszkodziło. No ciekawe. Nie? No, ale tak bym mu oczywiście. Ktoś, ktoś by mógł ma, no, masz absolutną rację. I to jest dokładnie ta sama sytuacja. W momencie, kiedy coś działa, jest bardzo efektywne, bardzo skuteczne, no to. To, mhm. to potrzebuję do tego papier? Oczywiście, według jakby kryteriów organizacji. Jestem przeszkolonym mhm. ter terapeutą, czyli. Jakby dowożę to, co, 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 co mam. Kim są osoby, którym pomogłeś dotychczas? Jakie to są historie? Największy nacisk, jaki kładziemy, to na to, żeby dowieść to, 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 to całą metodę do, do klientów w najlepszy możliwy sposób w obecnych czasach, czyli teraz to robimy online, będziemy to robić na żywo w którymś momencie. I jeszcze bardziej fundamentalne to jest to, że dbamy o nich anonimowość. I to jest zrozumiałe. I teraz pracu, pracowałem z ludźmi, z lekarzem. Mhm. Pracowałem z pielęgniarką, która, która miała problem związany z tym, że tak jak wcześniej wspomniałem, nie, nie piła w ogóle, ponieważ pracowała, natomiast w weekendy miała ogień. problem. Tak, i ogień. I do, do poniedziałku rano. Pracowałem z dziewczyną, która na przykład z, z dziewczyną, która, która miała biuro księgowe. Ja nie, nie, my nie pytamy jakby nie przetwarzamy, jakby nie pytamy jak duże to są problemy w takim sensie, jak, jak, jaki to jest duży problem itd tak dalej, bo zakładamy, że ludzie, którzy do nas się zgłaszają, po prostu sami się przefiltrowali i chcą tam pójść. Ale mamy przedsiębiorców, no bo przedsiębiorców jest gro, ponieważ te szkolenia czasami robimy w piątki, czasami robimy w soboty. A to to są je... indywidualne, tak jeden na jeden rozumiem. Na jeden, czy... jeden na jeden też mogą być, jeżeli komuś Aha. nie zależy na tym, jeżeli komuś zależy na tym, żeby ktoś go nie widział, w sensie takim, że Jasne. po prostu i ro... na początku też pracowałem z kimś jeden na jeden bo no ktoś miał taką potrzebę to pracowaliśmy jeden na jeden natomiast są za, zajęcia grupowe najczęściej tak Najczęściej są to grupowe najczęściej jest to do 15 osób Widzą się no w tej konwencji, czy to by było na, na, na żywo, czy to by było y, online, to, to jednak na tym Zoomie jakoś tam, y, tam się widzimy, ale ta interakcja, to wszystko, no to jest wartość dodana do całego tego przedsięwzięcia, no bo to, to są elementy terapii, jakby nie patrzeć. Mhm. I wracając jeszcze, kogo tam mamy? No mamy, tak jak ci mówiłem, każdego. Mamy budowlańca, mamy ludzi, którzy nie wiedzą, co mają z życiem zrobić, latają na przykład jak osy wokół lodówki, bo stwierdzają, że w sumie to dzisiaj to może tego CV nie wyślę ale może zrobię to jutra. Dziś dzisiaj to już jak mam dzień wolny, to no, no, mogę sobie dwa piwka strzelić. Mamy ludzi, którzy są kierowcami, mamy ludzi, którzy są bezrobotni, ale od tego zaczynają na przykład swoje życie, bo stracili robotę przez to tam, ileś tam razy. Mamy ludzi, którzy stracili firmy, przez to, że w którymś momencie za mocno po bandzie i tak dalej, i tak dalej. W jakim wieku to są ludzie najczęściej? Jakie są jakieś widełki, może? Wiesz, ono to, to, tak jak wspominałem, żeby dojść do pewnych wniosków, musisz mieć pewne doświadczenie. I to nie jest metoda, która się nadaje dla 15-latka, który wypił swoje pierwsze piwo i uważa, że ma problem. Ty musisz już mieć wniosek, że w którymś momencie to idzie nie tą kierunkiem, jakby nie w tym kierunku, w którym chcesz. I wydaje mi się, że jesteśmy między 35 a, a 50. Natomiast. Mhm. Ale jak przyjdzie na przykład 30 latek to go nie odrzucicie z powodu nie, tego? że Nie, to młody. w ogóle nie odrzucimy każdego, tylko chodzi o to, że y, jakby ta refleksja już jest jakby troszkę terapeutyczna i taką jest furtką do czegoś innego. Nie? Mm -hmm. Czyli moment, w którym na przykład y, no wiesz jakkolwiek, to jest element pracy nad sobą. To no nawet, no, nawet nie musisz wiedzieć, że to jest element pracy nad sobą, ale taka refleksja, że chcesz coś po prostu w swoim życiu zmienić. To to jest ten moment, kiedy mhm. chcesz na zmiany zrobić. No, ktoś mówi, na przykład, jest, mamy początek roku, nie będę biegał, nie, drugi powie, będę robił coś tam innego. Trzeci powie, nauczy się języka i tak dalej, Gdzieś tam jest ta decyzja. nie, I Jest ten ty, jakiś tam motywator. No i, i, i ludzie, ludzie wręcz są zszokowani, bo mamy ludzi na przykład, y, którzy byli namówieni przez kogoś. Przeze mnie, nie? Na przykład. Ja kogoś namówiłem albo ktoś kogoś namówił. Przyszedł ktoś do nas, kto był przekonany, że to nie do końca może zadziała i się okazało, że po jakimś tam czasie dzięki w ogóle tematu, temat nie istnieje. No właśnie, jak, jak wyglądają chwile, kiedy, lud, kiedy dzięki tobie, dzięki wam ludzie pozbywają się tego problemu? Jak, jak oni reagują? Dzwonią do was, piszą listy, nie, przyjeżdżają, czy jest zero kontaktu? Jak to wygląda? My zostawiamy ludziom absolutną wolność. To znaczy, jeżeli ktoś chce się do nas zwrócić, to się do nas zwróci, jeżeli nie, to nie. Natomiast my pojawiamy się w czyimś życiu tylko na ten krótki moment, żeby mu otworzyć te drzwi z takiego powiedzmy czarnego pokoju pełnego demonów jakkolwiek te demony wyglądają, Niech. różowe świnki czy tam nie wiadomo jakie diabły otwieramy mu te drzwi do nowego życia i nie biegamy tam w tym jego nowym życiu i machamy mu biletem, nie, w którymś momencie możliwe, że zapytamy o te historie bo te historie się przetaczają, to byli yy, na stronie organizacji tej głównej mamy wiesz, Antony Hopkins, który sobie poradził z papierosami ale mamy Gwiazdy Roka, bo to jakby mamy psychoterapeuty, którzy sobie z alkoholem, bo to są jakieś tam wielkie nazwiska, które dały swój wizerunek, bo ktoś z organizacji ich o to poprosił. My, ponieważ jest, jakby działamy, powiedzmy, od dwóch lat, czy efektywnie robimy te, te, te pewne rzeczy od, od pół roku, nie mamy jeszcze takiego portfolio, żeby kogoś zaprosić. Natomiast yy, dziewczyny, które robiły. Czy, czy, czy tam kobiety, które robiły Easy Way yy, narzucenie palenia. Miałem, było parę osób. Kasia Nosowska na przykład, która przeczytała książkę i, i, i rzuciła palenie, dalej, i tak dalej. Idząc dalej, jak wygląda pierwsza wizyta? Załóżmy, od, od, za, załóżmy, że obejrzałem ten odcinek. Wszedłem na stronę internetową, do której link jest w opisie tego filmu. Znajduję numer telefonu, bądź formularz kontaktowy, jak to krok po kroku wygląda? Czego mogę się spodziewać? Tak, żebyśmy mogli to zwizualizować. To znaczy, z... to, to działa dosyć. Zrobiliśmy taką przestrzeń, żeby to było w miarę proste i jakby. Jak, znaczy tak, można do nas zawsze zadzwonić i, i z nami porozmawiać. Rozwiejemy wszystkie wątpliwości. To znaczy, jeżeli ktoś chce porozmawiać, czy jak, dlaczego, po co, śmiało może zadzwonić, jesteśmy dostępni. Na stronie internetowej są informacje, które, zdajemy sobie sprawę, brzmią, tak jak sam powiedziałeś, abstrakcyjnie. Jak można przestać pić przez godzin? No to brzmi jak magia. No, ja pomimo, tak. pomimo <laughs> że chcę wierzyć, to jakaś część to nie mnie wiezi. mówi sobie serio, rozumiem, prawda? Rozumiem, okay, no. Do momentu, do momentu, w którym ktoś kogo znasz, nie przestanie pić tą metodą i jednocześnie stanie się ambasadorem. Tak jak ja, mhm. tak jak osoby, które ja znam, bo, yy, bo to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. W każdym bądź razie. Yy, A czy ta metoda też działa przy, w przypadku na przykład uzależnienia od kokainy? Wiesz co, yy, metoda jest na uzależnienie od kokainy i podejrzewam, że to jest bardzo prosta adopcja. Natomiast... Yy, nie jest jeszcze w Polsce jest, jest, je, jeśli masz biegłość języka angielskiego, można spokojnie się jakby za, zalogować na stronie internetowej okay, Czyli jakby do, do was, jeżeli mam problem, alkoholowe. kolokwialnie mówiąc, z koksem, to do was jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie. Okay. Będziemy to planować, jakby poszerzać kiedyś, jak, jak, jakby skalować czy w ogóle rozbudowywać. Natomiast na dzień dzisiejszy skupiamy się na alkoholu. Czyli wszelkie po... narkotyki na razie odpadają. Tak. Mhm. Na razie tak, tylko dlatego, że wiąże nas umowa licencyjna na y, jednostkę, jakieś uzależnienie na, na, na mhm. danym terytorium. Nie? Czyli jakby my, ja doszedłem do wniosku, ponieważ to było mój konik, mhm. jakby skupiłem się na, na uzależnieniu od alkoholu. Ale wracając do pierwszej wizyty, dzwonię, wypytujecie mnie, o co mnie wypytujecie? Na przykład? Nie, my cię w ogóle nie wypytujemy. Wchodzisz no, a na pytać stron... o cokolwiek? Nie, to ty no, chcesz okay? do nas zadzwonić, no. bo to chodzi o to, Dawaj. że My nie biegamy po ulicach i nie mówimy Ty masz problem, Ty masz problem, Ty masz problem. 90% ludzi pije i nie ma z tym problemu. 10% ludzi pije i ma z tym problem. I ten 10% ludzi, który ma z tym problem, w którymś momencie decyduje się coś z tym zrobić. W momencie, kiedy się wchodzi do nas na stronę internetową, dostaje informacje na temat tego, w jaki sposób my jesteśmy Ci pomóc, przestaje w zupełnie w to wierzyć i wtedy podejmuje taką decyzję. Albo nie robi z tym nic, czyli. Jakoś to będzie, nie? Zobaczymy do następnego razu. Mhm. Albo wróci do tematu i wtedy się zdecyduje, to wykupuje udział w kursie z podaną datą, akceptuje regulamin i pojawia się my. Oczywiście komunikujemy się mailowo, kiedy coś się będzie odbywać, w jakiej konwencji, co trzeba, jak trzeba być do tego przygotowanym. Mamy ustalone daty, kupuje się miejsce na określony, na określony dzień. Natomiast, jeżeli chcesz z nami porozmawiać, to oczywiście odbierzemy telefon i możemy porozmawiać. O nas napisać i skontaktować. Oczywiście odpowiemy na wszystkie pytania. Natomiast, jeżeli chcesz zmienić swoje życie, to Ty chcesz zmienić swoje życie. To nie ja chcę zmienić Twoje życie. Ja Ci tylko pomogę, jak je zmienić. Ale to Ty chcesz zmienić swoje życie. W związku z tym, to Ty wykonujesz ten ruch. Nie? Czyli uważasz, że chce to zrobić. I wracając, tak jak mówiłem, że. że, że yy... Możesz na przykład zdecydować, że nic nie robisz, czyli możesz pójść to, co my ci oferujemy, zaryzykujesz 1500 zł, okej. Okay. Najwyżej ci zwrócimy. Tak? Najwyżej ci zwrócimy. Bo takie jest. To jest jedyne ryzyko, które podejmujesz, to zmarnujesz 3 dni swojego czasu, co na przestrzeni, jak ktoś ma problem alkoholowy, 3 dni z życia, że może sobie z nim poradzić, to jest nic w porównaniu do tego, ile się dni pali w przeciągu roku. No to w najgorszym wypadku yy, oddamy mu pieniądze i ktoś zmarnuje 3 dni. Natomiast. Yy, Prawdopodobieństwo jest wielokrotnie większe niż jakiejkolwiek innej metody. Mhm. A czy skuteczność Twoja, wasza, jest na takim samym poziomie jak te statystyki zagraniczne, czyli właśnie tak. 90%? Tak. Zbliżając się powoli do końca nagrania, mam jeszcze jedno pytanie, które wydaje mi się, że jest dość istotne: no bo na pewno dużo łatwiej jest sobie radzić z jakimkolwiek problemem, jeżeli mamy wsparcie bliskich. No to jest truizm. Więc. Co powinna robić oraz czego nie powinna robić rodzina i twoi przyjaciele, jeżeli masz problem alkoholowy i jeżeli rodzina wie, że masz problem alkoholowy, to jakie działania powinni podejmować, które będą dla ciebie korzystne. To jest coś, co jest oczywiste dla jakiejkolwiek osoby związanej z branżą uzależnień, to co teraz powiem, to jest oczywiste, to jest oczywiste w AA, to jest oczywiste w terapiach, że rodzina tak naprawdę nie powinna robić nic. To jest piekielnie trudne, ale moja żona, ktoś jej pomógł, żeby ona zrozumiała, że nie ona mi nie jest w stanie pomóc, że nie, nie, nie może jakby, yy, nie pomoże mi w tym sensie, że nie zmieni tego za mnie. Nie? I musi mi muszę ja dojść do tego wniosku, że to po prostu chcę tę zmianę zrobić i im rodzina szybciej to zaakceptuje, w ogóle wpadnie na to, że to tak jest, tym prawdopodobieństwo tego, że ktoś jest w stanie osiągnąć dno. Ja tego dna nie osiągnąłem w tym sensie, znaczy osiągnąłem swoje jakieś tam takie dno, powiedzmy, że naprawdę byłem bezradny, bo ta bezradność była moim dnem, ale każdy może mieć inne dno. Natomiast tym szybciej ktoś się stanie dotrzeć do tego dna, im mniej Ci ludzie dookoła będą mu pomagać pływać. Czyli rodzina ma pozwolić, żebyśmy uderzyli od dno, nasze dno. Tak, no i to jest straszne. To jest, trudne. to jest To jest, mega trudne, bo to się może kończyć w wielu bardzo trudnych sytuacjach. I oczywiście jest tak, że często żony tych mężów ogarniają, czy mężowi ogarniają te swoje żony i tak dalej, tak dalej. Wspierają się, bo kochają i tak dalej, tak dalej. Zgadza się? Ta miłość może płynąć w zupełnie innych miejscach, bo to może być tak, że ktoś będzie przy kimś. Pomagał mu znaleźć rozwiązanie, ale nie będzie go próbował utrzymać na powierzchni. Po prostu może mu powiedzieć: że Słuchaj, odbijesz się od dnia i płyni w tamtą stronę, ale nie tak, że ja cię będę trzymać na rękę, bo to są dramaty w ogóle rodzin, bo ja to wiem w takim kontekście, całe yy, syndrom dorosłych dzieci, alkoholików i tak dalej, i tak dalej. My możemy bagatelizować w ogóle ten problem, bo jakby to, co przyświecało mi w ogóle w życiu i jakby w tym, żeby. żeby yy, bo widzisz. Ja biznes traktowałem jako dodatek do, tego, do, do samego swojego życia. Dla mnie rodzina była przede wszystkim najważniejsza. Moja żona i moje dzieci, moi najbliżsi, to był dla mnie fundament. I to wszystko, co było dookoła, miało być dla dobra nas, nie? nieodwrotnie. Rodzina nigdy nie była dla mnie dodatkiem. A czy to nie jest trochę zbyt zero-jedynkowe podejście? No bo co w sytuacji, jeżeli ktoś nadużywa alkoholu i wsiada za kółko? I w pewnym momencie może nie doczekać tego, aż on dojdzie nie, do dna, no bo to znaczy, słuchaj, wiesz. oczywiście, jeśli ktoś wsiada na kółko, to, ale to nie trzeba być rodziną, tylko komuś zabierasz kluczyki, jak ktoś jedzie zygzakiem po ulicę. Bo to już jest jakby działanie na jakieś konkretne działanie. Znaczy, w jaki sposób my działamy w wypadku, kiedy ktoś może sobie naprawdę zrobić krzywdę. Tak. Ja chodziłem do takiego coacha, który w końcu poprosił moją żonę, tam, no, rozmawiał z moją żoną na jakiś tam temat i mówi do niej, pan Maciek to pije, I jak z tego filmiku, któryśmy oglądali, Wudeczko no przecież ja uwielbiam wódeczkę, nie i w którymś momencie ja sobie zdałem sprawę że to już nie jest tak tak że to już jakby to był fajny frazy w tamtym momencie to było ok, natomiast y, to nie jest y, prawda w następnym momencie I w następnym momencie ja wręcz jak przez to, że miałem wolność, bo ja mogłem wrócić do domu, sobie tam wypić butelkę wina i tak dalej, moja żona nic mi z tym nie robiła, ale dzięki temu ja bardzo szybko zobaczyłem, że to nie jest tak, jak ja myślałem, nie? Gdyby ona mi mówiła, ja bym się gdzieś tam próbował chować i tak dalej, i tak dalej, to prawdopodobnie moglibyśmy się ganiać jeszcze na następne 10 lat. I ja w tym kontekście mówię, że, że, że to jest ta wolność, którą ci rodzina daje. Aha, ta najważniejsza rodzina. Chodzi o to DDA, bo to jest to, co wspomniałem. Dolosłe dorosłe dzieci alkoholików. Dorosłe dzieci alkoholików. Temat który gdzieś tam y, przebrzmiewa dla kogoś, kto w ogóle to zgłębia. Mm -hmm. Natomiast ja do tego tematu podszedłem na takiej zasadzie, jakie ja będę miał oddziaływanie na, na, to, na tą część mojego życia, która jest dla mnie najważniejsza, czyli rodzina. Czyli to, że ja nie byłem ojcem awanturującym się ani nic takiego, ja po prostu wypiłem sobie butelkę wina wieczorem tam po obiedzie i tak dalej. Tylko, że robiłem to za często według swoich kryteriów. Ale ja w którymś momencie pomyślałem sobie, w jaki sposób to może oddziaływać na jakieś tam małe dzieci. Moje dzieci były wtedy małe. I to był jeden z czynników, kiedy ja sobie zdałem sprawę, że, no wiesz, można się wygłupiać, ale to jest naprawdę poważna rzecz, nie? Ja nawet nie zgłębiałem tego tematu, tylko doszedłem do wniosku, że ja lubię brać, robić rzeczy w sposób taki jakby. Potrafię coś zrobić, nie potrafię. Jak, jak, jak nie potrafię, to się nauczę, jak już coś robię, to chcę, żeby to zrobić jak najlepiej. Może mi się nie udać, to nie, nie ma problemu, to jest normalne życie, biznes i tak dalej. Natomiast nie można się okłamywać. To znaczy, nie można być nieszczerym wobec samego siebie. Mogę cię ściemnić, mogę moją żonę okłamać, mogę wszystkich okłamać, ale w którymś momencie trzeba być szczerym wobec siebie. I u mnie z racji tego, że ten akcent jest położony na rodzinę, bardzo na rodzinę, to ja zdałem sobie sprawę, że. Nie mogę bagatelizować, czego to może mieć bezpośredni wpływ na tą rodzinę. I to był jakiś taki moment, gdzie ja sobie pomyślałem, no dobra, no to jeśli ja mam coś tam przestać coś tam robić, no to muszę się to jakby za, za, zaangażować. I dlatego ja podejmowałem te próby. Czyli chciałem to zmienić, chciałem to zmienić, chciałem to zmienić, a one mi jednocześnie utrwalały w przekonaniu, że to jest hi hiper trudne. Jak się można z wami skontaktować? podaj też, proszę, adres strony internetowej w sposób werbalny, bo to, że jest w link w opisie filmu, to jest jedno, ale lecz nas słuchają osoby na podcastach, na Spotify'u i tak dalej, więc też żeby im ułatwić nawigację potem w internecie i znalezienie was. Strona internetowa to www.alankar.com.pl Jak myślisz, za rok o tej porze ile będziesz miał już osób, którym pomogłeś? Zróbmy taką predykcję i sprawdzisz 12 stycznia 2023, czy miałeś rację. Za, zakładamy sobie, że będziemy robić dookoło, w przeciągu pierwszych dwóch lat około 500 osób rocznie. Tak chcielibyśmy robić. I to jest nasza produkcja. Mhm. Natomiast Trudność polega na tym, że jest to bardzo amerykańskie, bardzo anglosaskie. W ogóle powiedzenie łatwy sposób, jak przestać pić, to już jest sprzeczne w przekazie, nie? bo my tu mamy się biczować, tyrać i powtarzać sobie, że jesteśmy alkoholikami do końca życia. I to jest taka trudność, która jest w ogóle komunikacyjna, którą wydaje mi się, że mamy. Natomiast robimy takie założenia, bo jakby grupa docelowa jest przeogromna. Natomiast Założenia wynikają tylko z tego, żebyśmy mogli myśleć o tym, żeby rozszerzyć swoją działalność, pomagać w innym typie uzależnień itd. itd. Natomiast to jest metoda nastawienia na zmianę życia. Ja w ogóle cały swój w budowlance może to zabrzmieć kuriozalnie, ale. Najf najbardziej fascynujące było to, że dowoziłem ludziom marzenia. Miałem taką infrastrukturę za sobą, że byłem w stanie ludziom dowieść to, co im obiecałem, to, o co marzyli. Oni nam dawali klucze do domu, a my ten dom żeśmy burzyli w połowie czy w trzech czwartych, a później oddawaliśmy im po prostu go zrobionego. To był potężny bagaż zaufania, którego nigdy nie chciałem zawieść. I tu jest dokładnie to samo. To jest jeszcze o tyle monumentalne przedsięwzięcie, że zmieniamy ludziom życie przez to, że zmienimy Jednemu ojcu rodziny bądź matce, yy, życie bądź dziadkowi obojętnie komu, wywieramy bezpośredni wpływ na następne dzieci, które są tam połączone. Ja sobie o tym pomyślałem, że. tym na społeczeństwo. Tak, no bo jeśli sobie pomyślisz, że wiesz, ktoś ma firmę transportową, tak, jest szefem firmy transportowej, to wiesz, pije, bo, 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 bo zalewa ten stres i tak dalej, i tak dalej, ma tam 50 kierowców, nie? I w którymś momencie, jeżeli on nie, 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 nie poradzi sobie z tym problemem, to ta firma padnie. Jak ta firma padnie, to masz przełożenie na następne 50 rodzin i tak dalej, i tak dalej. Także. Skala zniszczeń jest nieprawdopodobna. Tylko, że te zniszczenia dzieją się gdzieś tam. Nie ma w mediach informacji o tym, kolejny ktoś z problemem, coś tam się wydarzyło. W ogóle to nie jest jakby w ten sposób przekazywane. Nie? Wręcz jest tak, że jesteś słaby, bo ci się coś nie udało. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast słabość, wiesz, jak każdy wie, znaczy słabość to jest tylko jakiś tam stadium, który pozwala ci się zrobić mocniejszym. Przez to, że stajesz się mocniejszy, Jesteś w stanie dokonywać dużo większych rzeczy, przez to, że ludzie są w stanie pokonać się z problemem, który tak naprawdę jest jakby, czy tam, nie wiem, tematem, który jest im obecny od, od, od prawie, że tam od, nie dziesiątego roku życia to ci daje nieograniczone nie, nie możliwości uwierzenia między innymi w siebie, że teraz to ty jesteś w stanie dokonać wszystkiego. No bo to jest, to jest nieprawdopodobne paliwo. Dla mnie osobiście to, to że ja jestem w stanie to robić dla kogoś innego, to jest samo nakręcające się perpetuum mobile. Po prostu paliwo do tego, żeby wy, móc pomóc ludziom wywierać yy, wpływ na swoje życie i robić to w sposób świadomy. Bo przede wszystkim alkohol ogranicza twoją świadomość i postrzeganie itd. itd. a ty w tym momencie możesz to robić świadomie. Drodzy widzowie, nie prosimy Was o subskrypcję, lajki like, czy tego typu rzeczy. Chcecie to dać, nie chcecie to, nie dacie. Ale prosimy Was o to, żebyście link do tego filmu wysłali jak największej liczbie osób, które uważacie, że mogłyby potrzebować tego typu pomocy. Żeby było jasne, ja sam mam. Mieszane uczucia, o czym mówiłem Maciejowi względem tej metody, ponieważ właśnie też się nasłuchałem wielokrotnie, że to musi być droga przez mękę, kiedy pozbywasz się takiego problemu, natomiast mam podstawy, by wierzyć, że, że to faktycznie działa, zwłaszcza, że mamy wspólnych znajomych, którzy ręczą za ciebie, więc tym bardziej się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu, pomimo tego, że firma, oddział w Polsce ma stosunkowo... Młody staż, ale być może właśnie tym, tym wywiadem również odrobinę pomożemy, żeby tych ludzi, którym będziecie mogli pomóc, żeby było po prostu znacznie więcej. Więc wyślijcie link, komu się da. Pomóżmy tym ludziom, którzy są w takim problemie, bo kto wie, być może przez to, że ktoś ten materiał obejrzy, to zamiast stać się osobą, która ma problem alkoholowy, stanie się wybitnym chirurgiem, przedsiębiorcą, sędzią albo kimkolwiek innym, kto będzie po prostu pożyteczny dla społeczeństwa. Maciej, dziękuję Ci za rozmowę, która też podejrzewam, że dla Ciebie mogła być w pewien sposób trudna, bo to był pierwszy wywiad, o czym wyraźnie napisałeś w briefie. Powiedz, jak było, chociaż w dwóch zdaniach. Dobrze. Dobrze? To jest jedno słowo, nie dwa zdania, ale też może być. Nie, dobrze, dobrze. No było, było dobrze. Interesująco i, i ciekawie. No to pożegnaj się z naszymi widzami, słuchaczami i kończymy odcinek. Do widzenia. Do widzenia.